Na co dzień używamy bardzo wielu metafor, chociaż nie zawsze jesteśmy tego świadomi. Kiedy powiem na przykład, ręce opadają, no to nie chodzi o to, żeby patrzeć, jak opadły mi faktycznie ręce, tylko chodzi o to, że jest to recenzja jakiegoś mojego stanu ducha. Jestem zniechęcony, zniesmaczony na widok czegoś, albo po prostu jest to najkrótsza recenzja czyjejś pracy w moich oczach. Kiedy powiem, dzisiaj jestem taki uskrzydlony, to przecież nie znaczy to, że wyrosły mi skrzydła u ramion, tylko że jestem tak dobrze nastawiony, tak usposobiony, jestem cały na tak. Dziś bym góry przenosił, można powiedzieć. No i znowu, kolejna metafora, tym razem biblijna bardzo. Góry przenosić. Przy pomocy metafory chcemy rzucić inne światło na rzeczy, o których opowiadamy. Przez zestawienie ze sobą znaków, słów, znaczeń, które na co dzień ze sobą nie występują, poszerzamy trochę zakres naszej perspektywy na rzeczy, które chcemy komunikować i w ten sposób stają się one nieco bardziej czytelne. Mamy nadzieję zawsze. Nieraz metafora może zupełnie wszystko zaciemniać. Ale to już inna sprawa. W dzisiejszych czytaniach bardzo prominentną metaforą jest metafora pasterza i owiec. Zacznę nietypowo od psalmu, czyli właściwie drugiego czytania. Psalm 23. Pan jest moim pasterzem. No jak to pasterzem jest Pan? Przecież czy on ma gdzieś jakieś swoje pastwiska, na których z kijem pasterskim, z laską pasterską występuje i dogląda swoich trzód? Bynajmniej. Chodzi tu o przeniesienie pewnych obserwacji czy pewnej wiedzy z życia codziennego, w tym wypadku dotyczącej pasterstwa, tego kim jest pasterz dla swojej trzody, przeniesienie na samego Boga, żeby pokazać pewną relację, pokazać pewne szczęście, zadowolenie psalmisty, który właśnie w zestawieniu, w tej relacji z Panem, z Bogiem, czuje się cały zagospodarowany. Mowa tam o takich podstawowych potrzebach, które ludzie mają, a więc potrzeba relacji, potrzeba przynależności do pewnej wspólnoty, klanu, rodziny, wspólnoty, narodu itd. oraz potrzeba bezpieczeństwa. To, jak bardzo te potrzeby są aktywne w nas i to od dzieciństwa, wydaje się proste do zaobserwowania. Wystarczy popatrzeć na pierwsze lepsze dziecko w kościele na przykład, które nawet jak ucieknie rodzicom na chwilę, to zaraz nerwowo szuka, gdzie jest matka i ojciec i gotowe jest wobec jakiegokolwiek najmniejszego zagrożenia biec w stronę rodzica i chować się za spódnicą mamy albo chwytać za rękę tatę i w ten sposób właśnie relacja się ujawnia, ujawnia się ta potrzeba bezpieczeństwa i przynależności. I dokładnie o tym mówi psalmista, kiedy opisuje swoją relację z Bogiem, że tylko w tej relacji czuje się taki właśnie zagospodarowany. Ten obraz pasterza, owiec został przeniesiony dzisiaj w Ewangelii na samego Jezusa. On sam dokonuje takiego metaforycznego opowiedzenia o sobie. Najpierw mówi, że jest pasterzem i to dobrym, w odróżnieniu od tych złych, którzy, cóż, mogą być co najwyżej cynicznymi najemnikami, bo im nie zależy na życiu, zdrowiu, rozwoju trzody. Natomiast Jezus mówi o sobie, że spala się dla swoich owiec jak nikt i to robi bezinteresownie. Nic nie możemy przydać naszemu Panu, bo przecież jest doskonale szczęśliwy jako Bóg. Więc wszystko, co dla nas robi, jest bezinteresowne, absolutnie bezinteresowne z miłości do nas, podszyte właśnie chęcią wypracowania dla nas wszystkiego, co jest potrzebne, byśmy mogli się duchowo rozwijać. W tle jest oczywiście najważniejsza ta relacja z Nim. Dlatego mówi Jezus, owce mnie znają, idą za mną, nie pójdą zaś za obcym. Oby. Owce po prostu wiedzą, że gdzie jak gdzie, ale przy mnie się rozwiną i będą miały poczucie bezpieczeństwa niezbędne do rozwoju. Ale kłopot z tą Ewangelią dzisiejszą jest też taki, że Pan Jezus no jakby żongluje tymi metaforami, bo raz powiedział, że jest pasterzem, a za chwilę usłyszymy, że jest także bramą. Brama to nic innego jak po prostu wejście do zagrody. Przez nią wchodzą owce i przez nią również na zewnątrz wychodzą. Jezus mówi o sobie, że jest taką właśnie bramą. Kto wchodzi przez Niego albo przez Niego wychodzi, ten najlepiej wybrał,
bo wchodząc do środka znajdzie właśnie ciepło, rozwój, bezpieczeństwo, ale wychodząc przez nią również w drugą stronę, znajdzie życiodajne pastwiska. Kolejna metafora oznaczająca dobrostan. Czasem nawet wśród nas, wierzących, powstaje takie wrażenie, że wiara to jest jakaś ciężka praca, bo my musimy tutaj nie wiadomo co robić, ile rzeczy sobie odmawiać i tak dalej. I powstaje wrażenie, że my jakimiś męczennikami tutaj jesteśmy. Nic bardziej błędnego. My jesteśmy szczęściarzami. Wiara daje nam dobrostan. Ta relacja z Chrystusem jest dla nas tak ożywcza, tak rozwijająca, że trudno o więcej. Niemniej jednak pasterz nie jest tylko takim spolegliwym misiem, który godzi się na wszystko, co owieczki wymyślą. Czasem pasterz musi potrząsnąć jak dobry lider. W pierwszym czytaniu dzisiejszym mamy fragment kazania, które święty Piotr wygłosił w dzień Pięćdziesiątnicy do Żydów, którzy przybyli na te święta zewsząd na świecie. I Piotr mówi tam, burzy ich święty spokój, bo mówi do nich, ukrzyżowaliście Chrystusa rękami bezbożnych i tak dalej, i tak dalej. Wyjaśnia im wszystko, doprowadza do tego momentu, kiedy jest już jasne, że było błędem odrzucenie Pana. Oni, wybudzeni z tego letargu, jakby nagle przejrzawszy na oczy, zdają sobie sprawę, że już teraz nie wiedzą, w którą stronę pójść. Są cali zagubieni. No i Piotr słyszy od nich pytanie, co mamy robić? I jak dobry lider jasno określa kierunek. Macie się nawrócić, uwierzyć w Jezusa, przyjąć chrzest i nie zajmować się tym, co było wcześniej. Bo dla was, wasze są obietnice. Teraz tego pasterza miejcie za naczelny punkt odniesienia. Ale jeszcze raz powtórzę, potrzebny był ten wstrząs polegający na tym zburzeniu im tego dobrego samopoczucia, jakie mieli wcześniej, a które zbudowane było na nie do końca prawdziwych przesłankach. Chodzi o to, żeby zbudowali coś nowego, co będzie twórcze i pozwoli im o uskrzydlenie zadbać. Ale w drugim dzisiejszym czytaniu z listu świętego Piotra słyszymy również o wątkach związanych z rozwojem, który zdaje się zahamował, tak przynajmniej widzą go adresaci listu Piotra. Oni pochodzą z Azji Mniejszej, przyjęli wiarę w Chrystusa, ale okazuje się, że nagle zaczynają cierpieć prześladowania. Czyli pytanie jest w ogóle, czy warto było? No nagle myśleliśmy, że nowy rozdział w naszym życiu to będzie jedno wielkie szczęście i tak dalej. Tymczasem cierpią i teraz zastanawiają się, stoją przed dylematem, co robić dalej. Piotr mówi spokojnie. Te cierpienia służą uszlachetnieniu intencji, oczyszczeniu intencji. Z różnych powodów mogliście przyjąć wiarę. Ale teraz okaże się, czy jest to coś dla was drugiego. Jeśli gotowi jesteście cierpieć dla wiary, to znaczy, że jest okej. Uszlachetniają się, oczyszczają się intencje. Natomiast najważniejsze jest, mówi Piotr, żebyście nie stracili tego z oczu, to jest najważniejsze, że kiedyś błądziliście, ale to już jest za wami. Jesteście naprawdę na dobrej ścieżce, bo, uwaga, błądziliście jak owce, ale teraz nawróciliście się do pasterza i stróża waszych dusz. Jesteście na najlepszej ścieżce z możliwych. Gdyby ktoś spróbował zawrócić albo pójść gdzieś na oślep, znowu wróci do punktu wyjścia, a to nie byłoby chyba najlepsze. Więc mówi Piotr, trzymajcie ten kurs. Ciekawe słowo tutaj powstaje. Pasterz i stróż. Jezus jest pasterzem i stróżem. Stróż po grecku, tutaj jest użyte słowo, episkopos, czyli biskup. Taka jest rola biskupa. Właśnie jest stróżem. Nawet niektórzy powiedzieliby, że w pierwotnym kościele biskup odgrywał rolę menadżera swoistego, który miał zadbać o wszystkie te logistyczne kwestie, które związane były z istnieniem danego kościoła albo z jego rozwojem. No ale właśnie, to słowo episkopos przywodzi na myśl wymowę dzisiejszej niedzieli. Mianowicie jest to niedziela dobrego pasterza. Jak to zwykle bywa, w tym dniu modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. No i nie dość, że modlimy się o dobre, święte powołania, czyli ja nie lubię takiego stawiania sprawy, o dobrych, świętych kapłanów i zakonników, to jeszcze trzeba by ogarnąć modlitwą tych, którzy już wybrali tę drogę i już są pasterzami, czy tego chcą, czy nie. Jest tylko kwestią, czy są pasterzami, czy najemnikami, bo ta kwestia zawsze się, że tak powiem, decyduje w realiach codzienności.
Oczywiście powiecie mi na pewno, no cóż, znamy niewielu dobrych księży, znamy natomiast tych, którzy upadli, no, pokieruszowali duchowo siebie, innych i tak dalej. O tych się słyszy często. To prawda, nie mamy ideałów wśród duchowieństwa, mówię to o sobie również samym. Duchowni nie są ideałami, ale jest też prawdą, że duchowni są odzwierciedleniem społeczeństwa, z którego wyszli. Przecież nie spadli z księżyca. Wszystkie ich wady, nałogi, grzechy i tak dalej są jak w soczewce skupione i to są grzechy przecież nas wszystkich, danej wspólnoty. Oczywiście powiecie mi, no tak, ale przyjął święcenia kapłańskie, powinien być lepszy. Okej, święcenia kapłańskie to nie jest magia, to jest charyzmat przyjęty, to jest łaska przyjęta, którą nie da się ograć wszystkiego, trzeba ją rozwijać. Jeśli dany ksiądz duchowny wybrał raczej nie rozwijać się, to z czasem, wcześniej czy później, stanie się najemnikiem i to jest fakt. Ale to jest normalny czynnik ludzki. Czy tak się nie dzieje także w małżeństwie? Absolutnie tak. Skupmy się na tych, którzy naprawdę chcą czegoś więcej, którzy chcą jakoś się rozwijać na drodze kapłaństwa. I w kapłaństwie to nie jest łatwe. Tak jak i w waszym małżeństwie nie jest to łatwe, nieprawdaż? Niemniej jednak warto. W dzisiejszych czytaniach te podpowiedzi samego Jezusa i to wszystko, co z nich wynika, jest takie. Najważniejszym pasterzem, tym jedynym punktem odniesienia jest Bóg. Księża, biskupi, diakoni, duchowni, mówiąc krótko, pasterze, oni są o tyle dobrzy, o ile zrozumieli swoją rolę i funkcję. Jeśli nawet jednak trafiłeś na złego pasterza, na najemnika bardziej niż pasterza, to i tak pamiętaj, że jedynym twoim pasterzem jest Bóg. Jeśli twój pasterz taki ziemski zawiódł, no to on już będzie miał do słuchu, kiedy stanie przed sądem Bożym. Natomiast niech nie będzie w tobie takiego myślenia. Tacy są księża, albo taki był ten ksiądz, ja porzucam Kościół. Kościół to nie są księża. Kościół, nasza wspólnota, opiewa na relacje, ale przede wszystkim z Bogiem, potem z sobą nawzajem. Może się zdarzyć, że trafisz na złego księdza. Niech ci nie przyjdzie do głowy porzucić relacje z Bogiem, dlatego że wylejesz wtedy dziecko z kąpielą. Módlmy się o dobrych, świętych, ciepłych, z empatią księży, którzy będą w stanie z pewną wizją prowadzić nas ku wspomnianym życiodajnym duchowym pastwiskom i którzy pokażą nam drogę do jedynego pasterza, Jezusa Chrystusa. Ksiądz Dariusz Iwański serdecznie pozdrawiam.